Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Nenko. Już trochę mi się tego uzbierało i chcę się tego pozbyć. Tym bardziej, że już kupowałam niezamienniki, następców. O. Suchy szampon Batiste, to jest Tropical. On ma taki kokosowy zapach. Mój ulubiony, jak do tej pory nie znalazłam lepszego suchego szamponu i ładniejszego zapachu, i to jest mój ulubiony zapach z Batiste. I jak na razie nic go nie pobiło. Tutaj jest zmywacz do paznokci Isana, tylko lepszy jest z Biedronki, ale chwilowo Biedronka koło mnie jest zamknięta, więc kupiłam ten. Znaczy, tutaj mam jeszcze na jedno użycie, kupiłam już nową butelkę i pokazuję go, żeby, wiecie, nie trzymać potem do następnego denka kolejny miesiąc, tylko już Wam pokazuję. I to jest ta wersja z acetonem, ja wolę tą wersję z acetonem. Cetaphil do mycia twarzy, fantastyczny, na pewno kupię go ponownie. Mam teraz kilka miniaturek, mam z Shiseido i chyba z Estée Lauder, bo dostałam robiąc zakupy, więc na razie chyba, chociaż jeszcze nie wiem, ale na razie go nie będę zamawiać, ale na pewno kupię go ponownie, bo jest fantastyczny jako taki ostatni krok do makijażu lub jako delikatny żel do mycia buzi, po prostu super. Bardzo jestem z niego zadowolona. Dwie rzeczy odkryte niedawno, też jestem bardzo, bardzo zadowolona. To jest odżywka i szampon. Może tak. Sheer Blonde to jest ta seria rozjaśniająca. A, ty się nie chcesz pokazać. Podbijają się. To jest ta wersja rozjaśniająca włosy. Ona jest z cytrusami i rumiankiem, nie zawiera amoniaku ani wody utlenionej, ale faktycznie te włosy się rozjaśniają. Nie wiem, czy to jest teraz zasługa słońca, też na pewno, ale ja widziałam dużą różnicę i moje włosy po nich są bardzo ładne i mają bardzo ładny odcień, a to nie jest ten fioletowy szampon, one nie są ani siwe, ani żółte, bardzo ładny kolor, jeżeli macie na przykład naturalne blond włosy, a Wam tak żółkną lub robi Wam się taki nieładny odcień, to też Wam gorąco polecam, bo bardzo byłam z nich zadowolona. Tutaj muszę sięgnąć po siatkę, bo mam kilka rzeczy, które są prosto spod prysznica mokre, a już mówię Wam, chciałam nagrać to denko dzisiaj, bo już miałam całą półeczkę zawaloną po prostu skończonymi produktami, mówię nie. Koniec tego, trzeba to nagrać. I będzie kilka żeli pod prysznic. Pierwszy z nich, tak go dotykam, bo jest mokry. To jest Original Source, tak? One się tak nazywają, Coconut. Kiedyś Tomek kupił dawno temu jakiś taki mango czy coś. One pięknie pachną, wcale nie mają jakiegoś takiego super naturalnego składu, ale są wegańskie. Ja całkiem przyjemnie mi się go używało i myślę, że jeszcze kiedyś się skuszę na niego. Kolejne opakowanie olejku pod prysznic Isana Śmierdziuszka Rybiego, który bardzo lubię. W jakiś dziwny sposób ten zapach mi się podoba i lubię go używać. Tomek powiedział, że nie zdzierży i on tego nie będzie używał, bo śmierdzi rybą. Mi się podoba, nawilża moją skórę, nie jest drogi, dostępny w Rossmanie i kupiłam już kolejną butelkę. Jeszcze jeden to jest coś, co było za darmo w zestawie z Caudalie i to jest Thé de Vigne, czyli to jest herbata i winogrona. On jest naturalny, tam zero parabenów i tak dalej, ale ten zapach kompletnie mi nie podszedł i męczyłam się, szczerze mówiąc, go używając. I namawiałam Tomka, żeby go używał, jemu nie przeszkadzało, mi jakoś ten zapach kompletnie nie podszedł. Płyn do higieny intymnej Ziaja, to jest konwaliowy akurat taki mały. Tu mam, który nie wygląda zbyt ładnie, to jest Fresh and Natural cukrowy peeling do ciała malinowy. Przepięknie pachnie, on ma w sobie takie ziarenka, jakbyście rozgniotły prawdziwą malinę i to wygląda, jakbyście się myły prawdziwymi malinami. Czad po prostu, no super, i on ma w sobie coś takiego, co naprawdę sprawia, że ta skóra jest natłuszczona i wychodząc spod prysznica macie wrażenie, że naprawdę macie jakiś taki olejek przyjemny, taką przyjemną warstwę. Ma totalnie naturalny skład, nie ma tu żadnych jakichś nienaturalnych składników. Super i pięknie pachniał i w ogóle no strasznie przyjemnie mi się tego używało.
Oliwka Hip. Powiem wam, że ja nie jestem jakoś zachwycona dziewczyną, że tak fantastycznie nawilża i w ogóle. Moim zdaniem ona bardzo tak średnio nawilża, znaczy ona daje taki efekt czegoś mega tłustego na skórze i długo to się wchłania, a potem jak się wchłonie, to ja nie widzę, żeby ta skóra była rzeczywiście taka wypielęgnowana i super nawilżona. Ja lubię ją używać w ten sposób, że wchodzę pod prysznic, myję się i na mokrą jeszcze skórę, tak jak Oliwki Johnson, te w żelu, tam producent zaleca, to ja tak tego używam, że na mokrą jeszcze skórę nakładam, potem wycieram się ręcznikiem i dopiero na to nakładam jakiś balsam czy inny olejek, bo moim zdaniem to... ale kupiłam kolejną tą, bo to jest fajna opcja, jeżeli nie wiem, gdzieś jesteście na wyjeździe, właśnie na kempingu, jest zimno i nie chce wam się marznąć. Czy tam, no wiecie, na przykład ja się już przebieram w piżamę od razu pod prysznicem, czy tam w dres, czy w cokolwiek takiego i nie chce mi się wracać do przyczepy jeszcze raz rozbierać, czym smarować, to wtedy taka oliwka będzie ok. I to jest Shiseido Benefiance Balancing Softener i to, to była taka bezpłatna miniatura, 75 ml, całkiem spora. I powiem wam, że ona bardzo fajnie działa, jeżeli chodzi o połączenie z kosmetykami Shiseido, bo na przykład krem do twarzy, który nakładany sam bądź na serum się rolował. Musiałam to zrobić. Z tym tonikiem działał ok. Mam jeszcze jedną taką miniaturę, którą dostałam do zakupy, ale myślę, że sobie to zamówię jeszcze raz, bo bardzo fajnie mi się tego używało. Nie wiem, czy on tak faktycznie zmiękczał tą skórę, natomiast ja czułam różnicę w aplikacji kolejnych kosmetyków i fajnie mi się to sprawdziło. No i to już tak się rozglądam, wszystko wam pokazałam na pewno. No tak, wszystko. To już cały projekt Denko, który miałam wam do pokazania w tym miesiącu. No i tak, dzięki, że byłyście ze mną, ja już uciekam. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa, pa.